To dla mnie nadzwyczajna okazja, Zamek Królewski w Warszawie, przedstawiciele ruchów, instytucji obywatelskich. Trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do świętowania czegoś, co jest kwintesencją demokracji, samorządności, ale może najpierw korzystam z faktu, że jest pani marszałek Olga Krzyżanowska, że jest pani prezes Irena Herbst razem z nami, pan sędzia, pan profesor, pan minister, pan prezes, no trudno powiedzieć, co tam jeszcze było, panie prezesie, Jerzy Stępień, bo to takie są dawne czasy, kiedy wspólnie działaliśmy, teraz spotykamy się rzadko, mam jest wielką przyjemność w tym. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo, jak się spotkacie po latach, to będziecie mieli taką samą przyjemność, jak my mamy, spotykając się teraz, bo jesteśmy w różnych miejscach, zwłaszcza ja gdzieś wyjeżdżam. I ten początek to niewątpliwie było wszystko, zaczęło się od Solidarności. To nie jest nic nowego, ani żadne nowe sformułowanie, ale warto pamiętać o czym, że na pierwszym zjeździe uchwaliliśmy program pod tytułem Samorządna Rzeczpospolita. To był absolutnie klucz do wszystkiego, o czym Solidarność myślała, jeśli już wygramy. Myśleliśmy, że wygramy 20 czy 30 lat później. Udało się znacznie wcześniej, to trzeba przyznać. I potem była ustawa o samorządności w roku 1990, już wolny polski Sejm. Otwarta została droga do przemian ustrojowych, budujących Rzeczpospolitą jako wspólnotę obywateli. To była pierwsza reforma samorządowa. Przy drugiej reformie samorządowej mówiliśmy wręcz, idziemy po władzę, aby oddać ją ludziom i żeby zdecentralizować przede wszystkim finanse publiczne. To był absolutny klucz. I wobec tego samorządność legła podstaw naszego ustroju Rzeczpospolitej. Na tej samorządności, oczywiście na systemie demokratycznym, chcieliśmy budować całą naszą przyszłość. Warto, bo towarzyszyło nam takie przekonanie, że warunkiem kształtowania demokracji jest odzyskanie państwa dla obywateli. Tak w największym skrócie. A teraz parę słów o demokracji. Zacząłem od samorządności, teraz o demokracji. Bo można różnie ją definiować jako zasady, jako rządy większości, jako zbiór instytucji chroniących prawa obywatelskie, zwłaszcza prawa mniejszości, oparte na prawach podstawowych, na konstytucji. Ale dla pełnej demokracji potrzebne zapewne są wszystkie te definicje. Bo pełna demokracja to jest wszystko to, co powiedziałem. Ja tu sobie znalazłem taki cytat Wiktora Hugo, który powiedział tak: demokracja to zarówno rzeczywistość dzisiejsza, jak i konieczność jutra. To cel każdego mądrego rządu, to istota ludzkiej polityki, to budowla, którą rozpoczął już Jezus Chrystus. W ustach Francuza, która to Francja znana jest, sekularyzm w gruncie rzeczy, w ustach wielkiego Francuza te słowa mają ogromne znaczenie. To jest siła demokracji, że nie mamy jednolitej definicji. To jest taka idea, którą, jak pani marszałek powiedziała, musimy rozmawiać, musimy się kontaktować. Także musimy rozmawiać o demokracji, jak ona wygląda. To nasze debaty, nasze działania ją kształtują. I demokracja umiera często nie tylko z powodu działania obywateli, ale może najczęściej z braku aktywności obywateli. Przepraszam, nie tylko z powodu działań despotów, ale najczęściej z powodu aktywności obywateli. To jest ta kwintesencja powodu, dla którego Państwo się spotykacie. Bo jesteście kwintesencją demokracji. Jeszcze mam drugi cytat, już więcej nie będzie. Alexis de Tocqueville twierdził, że największym zagrożeniem dla demokracji jest ludzki egoizm. Egoizm tworzy furtkę dla rządów despotycznych. Bo despoci wybaczają, że ludzie ich nie kochają. Ale nie wybaczają, gdy ludzie kochają się między sobą. Coś chyba w tym jest. Z tego punktu widzenia demokracja jako przeciwna różnym formom despotyzmu czy autorytaryzmu byłaby systemem, w którym
obywatele pracują nad wzmocnieniem więzi i siły wspólnot lokalnych, czyli nad społeczeństwem obywatelskim. Sami obywatele. Więc trudno tu jeszcze cokolwiek dodać do tego, co Państwo mówicie. To są wielkie nazwiska w czasach, kiedy demokracja się tworzyła. To była bardzo długa droga. Dzisiejsze nagrody są nagrodami nie tylko dla lokalnych samorządowców, ale dla obrońców i krzewicieli demokracji w jej najgłębszym sensie. Dla instytucji pozarządowych, jeśli nawet mają one swój rdzeń w samorządzie. Bo nie ma demokracji oczywiście bez społeczeństwa obywatelskiego. Czego byśmy od siebie, my sami wymagali, jako obywatele, aktywni? Na pewno chcielibyśmy podmiotowości. Chcielibyśmy, że nasi współobywatele poczują, że od nich coś zależy. Od ich działania, myślenia, realizacji własnej wizji, także wizji polityki i przyszłości. Polityka w gruncie rzeczy to jest odpowiadanie na zagrożenia przyszłości, a nie tylko. A nie przede wszystkim odpowiadanie na bieżące potrzeby i obserwowanie swojej popularności. Ważna jest również aktywność, ta druga cecha społeczeństwa obywatelskiego. No bo trzeba być współtwórcą, projektantem, wykonawcą tych zadań, które czujemy, że są potrzebne i nasi współobywatele też tego czują. No i oczywiście musi być poczucie więzi z innymi, bo ani podmiotowość, ani wspólna aktywność, bez więzi z innymi ludźmi, bez możliwości odbierania od nich sygnału, nie mają sensu. I wreszcie trzeba mieć pewną wyobraźnię na przekształcanie rzeczywistości, żeby była bardziej przyjazna, trwała, powiem jeszcze responsywna. To się tak mówi o przypadkach, kiedy chcemy, żeby coś dla tych, z którymi współpracujemy, było jasne. Bo Państwo tutaj siedzący jesteście liderami tych społeczności lokalnych. Za Wami są setki tysięcy takich, którzy chcieliby Was rozumieć, chcieliby wiedzieć, co robicie, a Wy nie robicie nic innego, tylko realizujecie ich rację stanu na małym obszarze, wśród niewielkiej grupy obywateli, kilkudziesięciu, kilkuset, kilku tysięcy. A to się przekłada na rację stanu w ogóle. Ja tylko chciałem przypomnieć, bo osoby, które wymieniłem na początku, tak bardzo mi bliskie, były również ze mną w tym czasie, kiedy kierowałem polskim rządem. I fundamentem czterech reform, które wprowadzaliśmy wtedy, była reforma samorządowa. Decentralizacja władzy, ale nie tylko samej władzy, łącznie z pieniędzmi. I to dramatyczna decentralizacja, której się w większości wycofała. Dramatyczna w tym sensie, że bardzo dużo. Ona się podobała samorządowcom, podobała społeczności lokalnym, ale potem wycofano się z większości ustaleń. I pieniądze w gruncie rzeczy wróciły do centrali. No bo to tak już jest, niezależnie od wielkich idei, którym służymy. Jednak chcielibyśmy mieć trochę środków finansowych, żeby pokazać, że też coś konkretnego można zrobić. Bo samymi ideami nie zaspokoimy swoich ambicji, swoich aspiracji, także swoich najbliższych rodzin, społeczności, w których mieszkamy. A więc te pieniądze, o których mówimy często z zażenowaniem, mają przecież ogromne znaczenie. Jeśli do ich wydawania prowadzi taki proces, który Państwo ma się w swoim sercu i w swoim myśleniu. Pomóc wspólnotom lokalnym. Bo demokracja, to warto powiedzieć na koniec, to jest system dla ludzi, nie dla polityków. To jest dla obywateli, nie dla ludzi rządnych władzy, ale dla tych, którzy troszczą się o wspólnotę. I Wy jesteście jej uosobieniem, demokracji, troski o wspólnotę. Jesteście jej marką i także przyszłością. I oby ta przyszłość okazała się dla nas wszystkich bardzo dobra.
Tego sobie dzisiaj życzymy, tego ja sobie także życzę, patrząc na salę wypełnioną pobrzegiwami, społecznością wolnych obywateli w wolnej Polsce. Dziękuję bardzo. Thank you.